Witam w kolejnym filmiku, takim bardzo króciutkim. Przychodzę z kilkoma informacjami. Zapraszam na filmik To pierwszy, ten lepszy. Tam nadal nikt nie wybrał serii, która miałaby być szczególnie realizowana przez pewien tydzień. No jak nikt nie wybierze, to wybiorę sama. Nie wiem, czy zrealizuję już w tym tygodniu, dlatego że jestem trochę chora, także prawdopodobnie nie dam rady. Zresztą pewnie słychać, jak mówię, ledwo, jak powiem, żyję. I nawet psychologicznie mówienie mnie, mam wrażenie, że męczy, że mnie osłabia, że mnie boli serce i tak dalej. W każdym bądź razie, nie wiem, tam trochę osób obejrzało, jest trochę kciuków w górę, jednakże nie wiem, czy nikt nie obejrzał do końca filmu, gdzie było właśnie owe, kto pierwszy, ten lepszy, czy też po prostu nikt nie chciał się wyrywać z jakimś zdecydowaniem, nie wiem. Mam nadzieję, że ktoś zdecyduje, a jak nie, to sobie sama zdecyduje, prawdopodobnie wybiorę serię, która mi tak będzie fajnie optymistycznie nastawiała i tak przede wszystkim optymistycznie odnośnie pogody, czyli po prostu już z takim nastawieniem, że już nie będzie mrozów, te mrozy po prostu są dla mnie straszne. Dla mnie nawet jest zimno, jak jest, nie wiem, około 5 stopni, po prostu zamarzam. Także seria, takie właśnie perfumy powitanie wiosny, także już tak po prostu przyciąganie wiosny takimi może filmikami, nie wiem. Miejmy nadzieję. Ja pamiętam w zeszłym roku już nawet Darek chyba aż tak nie chodził, że tak powiem, porozbierany jak ja, ale wydaje mi się, że jakiś jeden dzień w lutym poszłam w krótkim rękawku. No to taki szal, ale generalnie w krótkim rękawku. Także było takie chwilowe ocieplenie, później wtedy przyszły chłodniejsze temperatury. Dzisiejszym zapachem dnia jeszcze nie wiem, szczerze mówiąc, co będzie. Zaraz wychodzę, to będę sobie decydowała. Natomiast generalnie mam wrażenie, że przez tą chorobę troszeczkę mnie kwestie zapachowe wręcz drażnią. Mam wrażenie, że wszystko po prostu tak bardziej oddziałuje. Jest bardziej takie ostre, chropowate, wyraziste. Szczególnie mam wrażenie takie różne rzeczy typu, nie wiem, płyn do mycia naczyń, nie wiem, jakieś takie rzeczy właśnie kosmetyczne, ale nie perfumowe, po prostu już totalnie mnie irytują. Zresztą nawet na luciach mam wrażenie, że w tym kosie chorobowym bardziej jakoś tak zauważam. Wszystko jest takie właśnie intensywniejsze, mocniejsze, nawet może się wyczuwa zapachy generalnie jakieś użyte, które aż tak mocno nie są użyte, ale po prostu mam wrażenie, różnie to bywa. Niektórzy po prostu słabo czują, ja po prostu mam wręcz to wszystko takie nadwrażliwe. Zresztą mam wrażenie, że cokolwiek mnie coś tak drażni, kręci w nosie i tak dalej. W każdym bądź razie nie wiem, na co dzisiaj postawię. Wczoraj, jak wychodziliśmy, to użyłam sobie przepięknego pożyczkowego zapachu. Pożyczki, którą już dawno temu poznałam, mam aktualnie flakon. Jest to świetna niedroga perełka zapachowa, także będzie w cyklu o niedrogich perełkach zapachowych. Albo gdzieś wplotę w jakiś inny filmik, też dla takich bardziej wytrwałych, jakby skrupulatnych widzów. Co jeszcze mogę powiedzieć? Dzisiaj raczej tego zapachu nie użyję, bo on jest zbyt mocny. Raczej coś takiego bardziej komfortowego, może coś kremowego typu Farine The Mood For Love, bądź też takiego właśnie typu pielęgnacyjne, typu nie wiem, Caudalie Parfum Divine. Generalnie coś może w takim klimacie, może spauzuję, zadecyduję i zaraz powiem. Postawiłam na zapach niesamowicie kobiecy, powiedziałabym taki chłodny, kwiatowo-owocowy, w klimatach Yves Saint Laurent Flamingen, czy też La Croix Bazar. Jest to marka niszowa Etro, zapach się nazywa Chantuk Eau de Parfum. Przepiękne połączenie takiej właśnie róży z piwonią, tam chyba też jest liczy, taki generalnie i pożyczka też jest, czyli taki kwiatowo-chłodno-pożyczkowy, wszystkim bardzo chłodno-dystansujący zapach. O takich dosyć przyzwoitych parametrów, generalnie bardzo lubię flakony Etro. Miałam różne zapachy, aktualnie mam tylko ten jeden, chociaż chciałabym ziołowy Chanel na pewno. Miałam kiedyś Etre, myślę, że mogłabym mieć znowu. Miałam kiedyś jeszcze Goździka Diantus. No trochę tych zapachów się tak naprawdę przewinęło. Część w postaci flakonów, te, które wymieniłam. W postaci odlewek miałam chyba jeszcze Ambre. Coś tam jeszcze miałam. Nie mówię, że wszystkie mnie zawsze, że tak powiem, zauroczały. Natomiast dużo faktycznie zapachów, jeżeli chodzi o Etro, bardzo ciekawe. Flakoniki są ciekawe. Etra jest bardzo ciekawa. Ten jest, tak jak mówię, taki chłodny, kobiecy, chłodny, dystansujący, chłodny, taki fajny też może być na wiosnę, jeszcze połączyć z czymś zielenią. Także nawet może wiosennie, na pewno lekko, chociaż jest ten chłód i taka dosyć intensywność, jednak mam wrażenie, że może za ostre na dzisiaj pod kątem mojego właśnie takiego trochę rozchorowania. Nie wiem, zobaczymy, jak to będzie. Dajcie znać, co u was dzisiaj w użyciu perfumowym. Już miałam moment, że chciałam sobie wziąć Bois Lumière Anatole Breton, czyli przepiękny miód z drewnem, z toniowością, w takim
ciekawym i dla mnie przyjaznym ujęciu, gdzie tytoniowości nie lubię, to pewnie by było zbyt mocne, ale by było rozgrzewająco. No ale zobaczymy, może z Shantung będzie fajnie.